Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Conti i ponownie zapraszam na materiał z serii Pierwsze Wrażenia. Tym razem na topecie Trails of Fire, jednoosobowa, czyli gra single player. Tak ogólnie rzecz biorąc, strategia turowa, w której to przemierzamy różne krainy w świecie kataklizmu fantazy. Tak przynajmniej zostało to opisane na Keymailerze, z którego mam klucz. Także dzięki twórcom za to, że dostałem kluczy, gdyż gra mnie zainteresowała właśnie jak zobaczyłem grę. Jak już wspominałem, we wcześniej fazie jest 0.1, czyli no bardzo wczesna faza, więc będzie można się spodziewać wielu niedociągłości, ale zobaczymy jak sama gra wygląda, żeby nie przedłużać. Lecimy w nową przygodę. I co, zrobimy sobie tutorial, nie? Czego by nie, bo jest to troszeczkę jakby nowy typ rozgrywki, no trochę szarpie, co widać, że z optymalizacją jest kiepsko, no ale jak już wspominałem, jest to wczesna faza. Dobra, combat intro over the course of your journey across Ashi, you will encounter monsters in hostile denizens of the land. Combat is turn-based and requires strategic use of your party's skill cards to defeat the enemy. Czyli trochę to wygląda jak połączenie Heroesów z karcianką, czy też King's Bounty, czy ogólnie innych strategii turowych. Wiadomo, Heroes są najbardziej popularne, stąd było to powiedzmy pierwsze porównanie. Skill cards, every hero, bla bla bla, dociągamy karty, zagrywamy karty, dobra, fajnie. Let's start by playing the advance card from your hunter's hand to move him to a position where he can see the charred warrior. A, czyli już widzę, że jest kurde tutaj system przeszkód faktycznie, czyli jak jestem tu, przeszkoda jest tutaj, ja gościa nie widzę, jak w papierowych RPGach można by było powiedzieć, jak się rozrysowuje mapki, wiecie, to no jest przeszkoda i po prostu nie widać tam nic. Advance, move, 3, basic card. Dobra, idziemy, cyk. Aha, po prostu, mam tego bohatera i jego karty, zielony bohater, zielone karty. Dobra, czyli jak zagrywam kartę, to od razu jest wiadomo, że dla którego bohatera, bo tam później się kilkoma bohaterami będzie chodzić. Z tego, co przynajmniej widziałem na screenach. Now your hunter is in position, you can use one of your skill cards to damage the enemy. Willpower. Most skill cards requires willpower to be used. The willpower cost is displayed at the top right of the card. The number in the center of the recycle shrine at the top of the screen indicates the amount of willpower available to use. You need one willpower to point to use the shot card. So you will need to recycle the other card's power shot in your hand to afford it. Ooh. Ciekawe. Dobra, prawym przyciskiem się recykling tworzy. No i dobra, i teraz możemy zagrać. Pyk. Ciach. Jeden damage'u, okej. Okay. As you've seen now, your cards in your hand can either be played for the effect described on the card or recycled to provide the willpower needed to play card. The key decision you will make on every turn is Trials of Fire is which of your cards will be played and which card will be recycled to pay for them. Podoba mi się, mechanika jest fajna, kurde, czyli no bardzo duży element strategiczny, a to jest fajne. W tego typu grach zwłaszcza. End of turn. Dobra, jak już skończyliśmy, mamy klepsydrę na dole, klikamy, kończymy turę, dociągamy kolejne karty. To jest chyba melee, kiziomek. The charter is advancing, but you should now be able to finish it with your power shot card. Dobra, dwa powera, czyli... Pyk, pyk i tu jest range attack 2 damage. Dobra, to już wiemy o co chodzi. Jest kolejny bohater, tak jak wspominałem, że kilka bohaterów będzie grało. I melee attacks, dobra, can be used to damage to adjacent to your heroes, ok, movement, ok. Fortunately you are never without options, any card may used to be its character up to two spaces on the map. Oh. Defend, swipe. Dwa można przejść, czyli swipe jest atakiem. Wręcz można go użyć po prostu ruszając się o dwa pola do przodu. Aha, czyli jak nie mamy karty Advance, to po prostu postać może się ruszyć normalnie, rzecz biorąc, o dwa pola. I teraz mogę zagrać swipe'a, nie? Aha, bo... A, poruszanie się chyba też zabiera willpower. Change your mind, you have now blablabla. Willpower is resist like basic move. You can recycle a card from any card to pay the willpower cost of your cards. Aha, czyli mogę tutaj zrecyklować karty, na przykład jednego bohatera, a innym iść.
You change your mind or have recycled a card accidentally, you can always undo this and return any unspent card to your heroes, to your hands. You also click the Recycle Shrine to undo a hero's last action, as long as... Dobra. Czyli można zagrywać takie rzeczy? Okej, okay, teraz pytanie. We will now see that you can instead recycle a card from your hunter's hand to pay for it, or warrior to perform an attack. Take aim, range attack, deal 1 damage plus power. No, czyli są jakieś tutaj basic karty, są karty mocy. Dobra, advance'a zrecyklujemy, teraz swipe'a zagramy, cyk, 2 damage'u i jeszcze możemy defenda zagrać. Now we can see how you have seen both of these uses of recycling a skill card. You can pick up and move only the hero who owns the card. It provides willpower, which can be used by any hero to play more powerful skill cards. Remember, you can always retrieve any unspent cards by simply clicking on the Recycle Shrine. Defending, można się bronić, dobra. Drag and drop. To play an untargeted card like defense, simply drag and drop it anywhere on the battlefield. Aha, cyk. Dobra, dwa defa dostałem. Well done, you'll get Axelus Hall of remaining defense points at the start of your turn. Take aim is a power skill, special type of card that give your heroes ongoing bonus. On a power card you will see the unique bonus that it will be. It will give your character along with a resilience value and a green diamond on the left hand side of the card. To. 1 to 1. Powers. Drag the take aim card from the hero's hand to anywhere on the battlefield. Plus 1 dostałem range attacku, dobra. Well done. You can view the powers active on your heroes or enemy character by hovering over them. Important, those stances provide ongoing benefits. Each power has its own health or resilience. That is reduced whenever that character takes damage. When the card's resilience is depleted, the power will be discarded. Aha! Tak to działa, czyli mam po prostu teraz ten mój take aim. Ma 1. End of turn, dobra. Mój take aim ma 1. Ja go trzymam obrażenie. Jakieś. Stock your combo attack deal to damage, plus to damage. To wtedy, dobra, warrior defense prevented her from attacking the damage, blah, blah, blah. Your damage has also played a power card, you can hover the character, dobra. Tutorial complete, well done, you have complete basic attacks. Dobra, now retailer, okay. Tutorial complete, if you're unsure, blah, 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 dobra. You can now either continue this battle with a full party or 3, or press escape to bring option menu, dobra. Dobra, escape, main menu. Idziemy zacząć kampanię, chyba jakaś jest. Tam się później też odblokowuje z tego, co widziałem. Karty, combat tutor, o, kart katalog, dokładnie. Tak jak tu widzicie, jest mnóstwo kart, których po prostu nie mam, a których faktycznie tu jest sporo, jak widać. Ciekawe. New adventure. Holy fuck, choose your difficulty. Don't worry too much, you can change difficulty whenever you start a new adventure. I've played tactical combat card games, I have loads of experience. Cataclysm 1, the first of a series of Cataclysm levels for the Ultimate Challenge. Dobra, zagramy na hardzie, żeby nie było. Coming soon, locked. O, czyli jeszcze jeden bohater będzie dostępny tutaj w tej wersji i czterech kolejnych dojdzie z czasem. Coming soon, czyli też nie ma questy. Water Gem, difficulty hard, choose your quest. Water Gem, dobra. No to na razie jest to podstawka taka, czyli po prostu change character portrait, a będą kosmetyki, to już jest wiadomo, change gender, aha, zmienić płeć, dobra, elementalistka niech będzie kobietą, a tu będą łowca i warrior będą hopami. Rustin, Conti the Hunter, Contus the Warrior, and Contusica the Elementalist. Water Gem, hard, personal best. Dobra, picking journey. Co by nie przyciągać? The settlement Terolin is dying. Most crops will not grow in the blasted land. The settlement has relied on its hunters to bring meat from the beasts that roam the plains and the scavenge where they can. At first, the hunters were able to bring enough food to support the people by scavenging from the ruins of the living world. Finally, a solution is found in a living world tome, scavenged from the remains of a grand library, the location of a waterstone, an elven artifact of great power.
The text describes the stone being used to create a waterfall to decorate the palace of an elven queen. No one needs to be reminded of the dangers of the elven magic, the cause of the cataclysm that decimated the land, but after months of watching, the people of Terolin succumb to hunger and the disease. The settlement leaders decided that it is time to take action. Terolin can only spare enough supplies for a small party of warriors and hunters to go forth and seek the gem. The scholars estimate the journey will take several weeks, so the party is given as much food and supplies as can be spared. The scholars can tell you little of the area beyond the immediate surroundings, but it is unlikely your supplies will last for the entire journey. You will need to scavenge what you can from living world's ruins and the native beasts along the way. The party sets off early, with the fate of Terolin resting on its success. Welcome to Ashe, blah blah blah. Undertake previous journey, okay, follow the golden objective marker. To keep supplies and find weapons, equipment, crucial points. Czyli trzeba będzie też zarządzać żarciem. Naszymi zapasami będziemy musieli też zarządzać, inaczej pewnie umrzemy, jak nam się skończy. Jeszcze dodatkowy jest jakiś level fatigue level, czyli zmęczenie prawdopodobnie, wykończenie i tak dalej. Fresh by się rest, czy będziemy odpoczywać, będzie nam żarcie schodzić, prawda? Powiedzieć, that your party will need to consume 2 units of supplies, so make sure you stack up regularly. Bookmarks, you can view your party inventory as well as the items currently equipped by clicking on one of the hero portraits on the left of the book. From here you can manage and view your hero's camp deck by rearranging equipment. To return to the map, click the adventure book on the top right hand side. Good luck in your journey, begin your trail. Let's go, journal, day one, fajnie. Fajny motyw, kurde, fajnie to wygląda. 5 żarcia, jedno zioło lecznicze i obsidian coins. Dobra, czyli to mamy po prostu pieniądze. Tu jest ten złoty marker, tutaj są jakieś kościki. The undulating plains have become craggier with a number of low ridges ahead. There are several plumes of smoke in the distance. As you get closer, you notice the air temperature has increased and you can hear a hissing sound every few seconds. Ascending the final ridge, you see a series of fiery fissures on your left and larger craters to your right, some of which are spewing forth volcanic fire and sending burning black rocks into the air. You can see chunks of a black shiny gemstone in one of the craters, but the surface nearby is being sprayed with molten liquid in an unpredictable fashion. See if Kontuzhica can use her elemental powers to cool the rock. Peering down into one of the fissures, Conti spots some skeletal remains on a shelf near the lava flow. Kontuzhica focused her thoughts and draws the energy from a nearby fissure. Conti watches as the lava around the body solidifies before carefully making his way down the edge of the fissure. He is able to quickly strip the body of some useful items before the heat becomes unbearable. You examine the loot before moving quickly on. Mam klatę. Ooh, heavy breastplate. 3 arbora i do tego karta mocy. Defense after performing a melee attack. Dobre, starty bone. Material do craftu. Zajebiście, metal axe, toporek z karta. To jest zarąbiste, kurde. W zależności od tego, jakie mamy bronie, jakie mamy przedmioty, dostajemy karty różne, akcje, jakieś tam specjalne moce itp. itd. I na tym bazujemy, budując swoje talie. To jest spoko, no i żebra, kurde, które są crafting materiałem do tworzenia różnych dziwnych rzeczy, więc już mi się podoba, z tego względu, że ja lubię crafting w grach, więc jak najbardziej jestem za. Dobra, teraz jako, że tu jest Warrior, inventory, bla bla bla, tutaj widzimy całą talię naszą, którą posiadamy i w zależności od tego, a to jest Hunter, to jest Warrior. I w zależności od tego, co ubierzemy, Bone Armor, cyk, o i karta mi się zmienia, bo Bone Armor daje mi Defensive Stance'a. No to mi też daje Defensive Stance'a, więc okej. Bone Sword, Melee Attack 2, then Melee Attack 2, Double Strike. A toporek daje Charge, move 3 to target, Melee Attack, 1 plus 1 for each space moved. Mighty Blow, Melee Attack 6 and then push 2 spaces. Fajne. No YOLO. YOLO two-handed axe. Hunter ma łuk, a ona ma kosturek. Bone armor daje mi armor 1. Prepare gain 1 willpower at the start of... też dobre. Leather rags. Ten ma te leather ragsy. 1 willpower. No to spoko. Dobra, idziemy. Nie ma czasu. Mapa.
I zużyło mi się 1/10 żarcia mi się zużyła. Dobra, idziemy tu zobaczyć, co się dzieje. You hear the clanking noise of a hammer striking stone and the sound of saving wood, sawing wood. It becomes clear that a family of human men and women are reconstructing a house. From the blackened soil around it, you deduce that the area has been struck recently by a particularly violent aurora storm. There are four of them who seem exhausted but greet you warmly enough. Although they seem afraid to maintain eye contact, they ask humbly if you'll help them complete the house. Dwa żarcia. Okay. The three of you are a well-oiled team, and by the end of the second day, the outer shell of the house is in place. Another member of the group returns on a cart carrying a deer that he has hunted and killed. They ask you to stuff for a celebratory dinner and leftover boost your supplies. O, dostałem dwa jedzenia, food supplies. Take all. No, czyli dwa zużyłem, żeby, kurde, im pomóc, dwa dostałem, quest wykonany, jakiś tam profit prawdopodobnie też za wykonanie zadania dostaliśmy. Dobra, chodźmy zobaczyć, co się dzieje. Gdzieś jakieś walki, jakąś walkę bym chciał natrafić. Podróżujemy i jemy. You enter the ruins of a wealthy-looking living world town. Before you have time to search the place, you are confronted by an armed band of rattlings. The leader quickly makes it clear that his band has claim on anything found in the ruins and asks you to turn around and leave the area. Challenge the group, you need the spoils as much as they do. Leć im! The Rattlings are clearly willing to fight to defend their claim. Dobra, ogólnie to specjalnie chciałem walkę rozpocząć z tego względu, żeby w tym materiale również była jakaś walka. Tak więc, aha, tylko są bowmeni. No trochę mi się to nie podoba, że są bowmeni. Chaos Missile, deal one damage to all enemies within three spaces. Czyli co, jakbym strzelił tu, to licz się raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tak, że wszyscy tu dostaną. Teoretycznie. Power shot, range attack, dwójka, sweep, swipe, defend. No tak, żeby się ruszyć, podstawowy ruch wykonać, to muszę mieć willpower. Dokładnie, muszę przemielić jakąś kartę, żeby mieć ten willpower. Żeby móc się ruszyć normalnie też. Drop a skill card here, right click on the recycle. Recycle card can be used to this turn only as willpower, to pay for the other skill cards, or to perform a move, two actions with the card owner. A, czyli każdy musi zmielić, żeby móc się ruszyć. No dobra, czyli skoro każdy musi zmielić. Defensive stance. Damy sobie defa, no tutaj swipe'a możemy zmielić. To ma 4 damage, D2D, dobra. I advance jest za 0, za darmo, ja mogę pójść. Advance za 0 można skoczyć, tylko pytanie, czy ja tu nie dostanę strzała. Chaos Missile, aha, w tego mogę walnąć. A deal one damage to all enemies within three spaces, ja, dookoła mnie! Dookoła mnie zadaje, czyli jak tu mam, musiałbym stać tu gdzieś. Aha, i jak sobie najadę, to pokazuje, który przeciwnik mnie widzi. Jak tu najadę, widzicie, oko się pojawia na głowie tutaj. Czyli widzą się te dwie postacie między sobą. Wojownika widzi mi ten z tyłu tutaj. No a ten jest całkiem schowany, więc na chwilę obecną go nikt nie widzi. Dobra, tu się skitramy i jeszcze sobie pójdziemy. O, i zanim kliknę, to od razu będzie wiadomo, kto mnie widzi. To spoko, fajne, podoba mi się to. System fajny jest. Oddajmy turę. A, no i tu od razu widać liczby kart, ile mamy. O, i jakie karty jeszcze mamy, można zobaczyć. No tu wrogów oczywiście nie zobaczę. Ale tutaj fajnie, mogę sobie najechać, zobaczyć, co tam jeszcze ma w talii, okej. Okay. Nie no, fajne, podoba mi się to, zdecydowanie mi się podoba ta gierka. Mighty Blow. Melee 6, then push 2. I to jest, aha, tylko tu musiałbym podejść, czyli raz, dwa i dup. Czyli tak naprawdę potrzebowałbym 4. No, 4 potrzebuję, żeby podejść i dupnąć. Advance, prepare, gain one with power, start of turn.
Advance'ów się pozbędę, cyk, 2. Ten ma też prepare, ale tu już kosztuje 2 willpowera. A nie, to ogólnie kosztuje 2 willpowera. Defend to jest... Tak, sobie zagramy. Flame Fan. I swipe'a się pozbędę i teraz możemy iść zaciukać go. Mighty Blow, yep. No i mógłbym jeszcze jednego willpowera sobie w sumie wziąć tutaj, cyk, dla maga. O, jest. Bonus willpower, plus one. I to ma też tutaj moje 4, wytrzymał się, 4 damage'u bodajże otrzymał. Wtedy mi to zniknie, wtedy to stracę ten bonus, jak dostanę 4 HP, zabiorą mi. Offensive stance, all attacks deal 1 plus damage. A, no i tu są te kryształki w lewym rogu, że jakiś willpower, że jakiś power tam jest odpalony. Advance, Chaos Missiles. Charge. No bo tu jest ten ziomek. Focus. Every time you play a card that deals rain damage, gain 1 willpower. Też spoko opcja. Unstable Blast. Magic Attack. 3 all targets in the indicated area. Not enough willpower. Dobra, czyli szarże, zmalimy. Bo chcę coś po prostu zaatakować czymś, nie? Tu sobie zagram Defenda. Swipe off. Aha, w ten sposób to działa. No tak, in an indicated area. Czarna kropka oznacza moje miejsce. No i 3 czerwone, czyli gdzie mogę walnąć. Okej, okay. Dobra, swipe. Yep. No, offensive stance mu zszedł. Dobra. Chaos Missile. Advance, Adrenaline, Focus, wywali. To daje jeden damage, nie? Advance, Adrenaline, melee damage. You play a card that deals melee damage, gain 1 willpower. Advance, Chaos Missile. No to w tym momencie już nie zagram za bardzo nic. Wywaliłem w sumie wszystkie karty. Dobra, ciach. Od góry zajdziemy sobie. Tym jeszcze się można przesunąć. No i dobra. Aha, czyli karty niewykorzystane zostają na ręce. Dobra, to jeszcze lepiej. Można sobie pokombinować co, gdzie i jak. No co za kolo? Cantrip. Every time you play a card that deals magic damage, gain 1 willpower. Swipe. Wild Swing. Snapshot. Range damage 2 plus 2 damage if the target is immobilized or is adjacent to another creature or obstacle. Dobra, wygrałem! Dzisiaj! Victory, czyżby level up? Bo tak widzę, a nie, to jest ilość HP, które tam mi zostało. O, jest, click a hero to level up. Remaining. Maga sobie zlevelujemy. Level up, one health, one redraw. Drag a skill from below to replace one of your old class skills. Aha, to jest mój deck, a tutaj mam nowe karty. Storm Conduit. After performing a melee attack, deal 2 magic damage and inflict shocked to a random enemy within 4 spaces. Like it. Melee attack, tak? Mm-hmm. Defend Cantrip, Unstable Blast. Chaos Missile sobie wyrzucimy. A, draw a card and reduce its willpower to 0. Akcja. Spoko. Training Strike. Melee attack 1, gain 2 willpower. Też fajne. Continue. I mam co? Helmet? Head rush. Move 4, defend 1 per space moved.
24 coiny. After defeating Dreadlings, the party goes about exploring the ruins. Holy shit! After a few hours of searching, you pull together everything that the party has managed to scavenge. Leather shield, armor 1, block defense 4. Spike helm, rzadki chyba, bo tu widzę, że też kolory są, więc prawdopodobnie chodzi tutaj o również rzadkość przedmiotów. 2 armora, rage. Draw 3 cards, you may not draw any cards from the remainder of this turn. This includes drawing at the end of your turn. Aggression. After you move, deal 1 melee damage to all adjacent enemies. This does not trigger combo attacks. What the fuck? Continue. Journal. Day 2. Dzień drugi. Co my tu mamy? No, w sumie hełmów żadnych nie mam, więc można ubrać ten hełm. A, i dochodzą po prostu te karty do talii. To dobre, dobre. Tarczy nie ubiorę, bo to two hand, bone helm, ale kostur jest jednoręczny. Aha. A, bo tu hełm jest dobra, ona ma slot na hełm. A, każda postać ma inne sloty, widzicie. Tu ma hełm wojownik, łowca ma na 2T. I czarodziejka też ma 2T. Broń, łuk. No, spoko. A wojownik ma hełm zamiast drugiego slotu na, nie wiem, artefakt, czy co to jest? Dobra, czy nikt inny hełmu nie ubierze? Ale mogę sobie na przykład, mogę dagger? O, patrzcie. Mogę mieć, kurde, różdżkę i dagger. A, i tu tarczę jeszcze mogę. Da, what the hell? Zaraz, moment, czekajcie, trochę tego nie rozumiem. Mogę mieć dwie bronie i tarczę, jedna jeszcze dodatkowa? No, Ebert, tu jest kwestia tego, że... No nie do końca rozumiem, jeżeli mam być szczery. A mogę mieć łuk i sztylet? Dobra, zaczynam rozumieć. Zaczynam rozumieć z tego względu, że to jest po prostu chodzi o to, że no wiadomo, jak jesteśmy magiem i na blisko kosturem niekoniecznie możemy sobie powalczyć, tak jak na przykład jesteśmy łukiem. Przykładem niech będzie tutaj Legolas, nie? No, który se strzela, podbiega do niego, kurde, horda orków i on sobie chowa łuk na plecy, bierze miecz i zaczyna siekać, nie? Taki swap weapon bym powiedział. No, no to spoko. To zaraz, to ona może... No kurde, akurat nie wziąłem tego powera, że dostaje tamten magic damage, zadaje dodatkowo przy melee ataku. Ale spoko, fajnie można kombować, to już widzę, że można fajnie kombować. I dobra, co by nie przedłużać, czy ja mogę sobie to zapisać w trakcie rozgrywki? Czy nie? Bo ogólnie gierka jest bardzo fajna. Continue, tak, jest opcja kontynuacji, nie? Day 2. Okej, od razu mnie cofa tutaj. Spoko, super, słuchajcie. To by było na tyle, żeby nie robić nie wiadomo jak długiego materiału z tego. Ze względu na to, że chociażby cała seria pierwszych wrażeń polegać ma na tym, żeby właśnie pokazać mniej więcej jak to wygląda. A nie, żeby nagrywać cały gameplay składając się z 2 godzin czy tam iluś. Tak więc ja jestem jak najbardziej za tym tytułem. Jest to, jak już wspominałem, wersja 0.1, czyli naprawdę... bardzo długa droga przed twórcami w celu ukończenia tej produkcji i pewnie to jeszcze trochę potrwa. Ale jak dla mnie gierka wygląda kozacko, szczerze powiedziawszy. Z kilka razy Discovered mam dopiero 29 na 150 kart. Tu nie wiem o co chodzi. Legendy to chyba są przedmioty, które mam legendarne odblokowane. 5 na 9. I landmarks, jakieś takie ziemie, jakieś takie, kurde, można tereny odnajdywać, odblokowywać. 0 na 21, to soul level, czyli bohaterowie na pierwszym soul levelu. Questy 0, historia 0, enemies defeated, heroes defeated 0. No, to by było na tyle, dajcie znać co o tym sądzicie. Naprawdę fajnie się gra, powiem szczerze, to taki element właśnie przygody, typowo mi się to kojarzy właśnie z takimi klasycznymi papierowymi RPG-ami, dodatkowo turowa walka, więc tym bardziej w RPG-ach jest to turowe. Dlatego ta muzyka z tego ekranu głównego jest po prostu boska. Gęsiej skórki aż dostaje, jest tak genialna ta muzyka. Spodziewam się, że będzie więcej tak dobrej muzyki w grze.
i żegnam się z wami. Dajcie znać, czy wam się taka gra podoba, czy lubicie taki typ rozgrywki, czy... W sumie to tyle. No, gra jest dostępna na Steamie właśnie we wczesnym dostępie, jak już wspominałem. Jeszcze wam dokładnie powiem, ile kosztuje, jeżeli ktoś z was by był zainteresowany. Gdyż, no, nie ukrywajmy, jest to dosyć ważny element, jeżeli chodzi o gry. Gra kosztuje w tym momencie 58 zł w tej wersji obecnej, a wydana została na Steamie 7 maja, czyli niecały miesiąc temu. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. Powiem szczerze, że jestem naprawdę bardzo na tak. Dobra, żegnam się z wami, do zobaczenia następnym razem na streamach oraz w kolejnych materiałach i miłego dnia życzę. Pa, pa.